FC Barcelona to klub, który przez jednych jest kochany, a przez drugich nienawidzony. Fani katalońskiego zespołu uwielbiają patrzeć, jak jego zawodnicy wymieniają do znudzenia kolejne podania, by uśpić przeciwnika, a potem jednym prostopadłym zagraniem otworzyć drogę do bramki Messiemu bądź Suarezowi. A te fani ugrane zarzucają natężki graczom nadmierną skłonności do symulowania, a władzą do podbierania innym klubom najlepszych graczy. Tak naprawdę jednak większości z nich nie trzeba jakoś szczególnie namawiać na transfer, ponieważ Barça to od wielu lat jeden z najlepszych klubów na świecie i mało kto nie chciałby spróbować w niej swoich sił. Nie każdemu jednak dane jest dostąpić zaszczytu w postaci zostania członkiem katalońskiego Dream Teamu. Dziś zatem chcemy przedstawić Wam sylwetki pięciu najwybitniejszych graczy, którzy mogli, ale z różnych przyczyn nie posmakowali nigdy smaku tiki taki. David Luiz Styl gry Barcelony właściwie od zawsze nastawiony był na atak, ale żeby Leo Messi i inni ofensywni gracze zespołu mogli skupić się na ostrzeliwaniu bramki rywala, ktoś musiał ubezpieczać tym. Przez 15 lat takim ktośem w ekipie Blaugrany pozostawał jej legendarny stoper Carles Puyol. Wychowanek katalońskiego giganta w 2014 roku zakończył jednak swoją bogatą w sukcesy karierę piłkarską, co skłoniło władze klubu do poszukiwania godnego następcy jego dotychczasowego kapitana. Jeszcze na kilka miesięcy przed odejściem Pujola w stan piłkarskiego spoczynku szefostwo klubu wymyśliło sobie, że najlepszym nowym partnerem dla Gerarda Pique będzie David Luiz. Brazylijczyk przypomina bowiem starszego kolegę po fachu nie tylko z tego względu, iż posiadał równie bujną czuprynę, ale podobnie do niego był świetnym obrońcą. 31-letni Chelsea jeszcze przed startem Mistrzostw Świata w 2014 roku zdążył ponoć uzgodnić warunki kontraktu z Barceloną, ale ostatecznie nie trafił na Camp Nou, lecz do Paryża. Bajecznie bogaci szejkowie z Paris Saint-Germain, według nieoficjalnych doniesień, zapłacili za Louisa około 50 milionów euro, a on sam otrzymał pensję, jakiej nie byli w stanie zaproponować mu Hiszpanie, co zapewne w największym stopniu wpłynęło na jego decyzję o przeprowadzce do Francji. Gianluigi Buffon, broniący już od niepamiętnych czasów jeden z największych nieobecnych tegorocznego mundialu w Rosji, był bliski przejścia do Barcelony w 2001 roku. To właśnie wtedy Włoch uznał, że jego macierzysta Parma stała się dla niego za ciasna i postanowił zmienić klubowe barwy. W jednym z wywiadów przyznał, że opuszczając zespół, z którym w 1999 roku zwyciężył w Pucharze UEFA, rozważał kilka propozycji. Sam najbardziej chciał dołączyć do swego przyjaciela Francesco Tottiego, czekającego na niego w Romie, ale Rzymianie ostatecznie postawili na innego golkipera. Wówczas w grze pozostali dwaj inni chętni na zatrudnienie Buffona: Barcelona oraz Juventus Turyn. Popularny Gigi nie ukrywał, że miał ochotę zmienić słoneczne Włochy na równie ciepłą Hiszpanię, ale po rozmowach z rodziną oraz dyrektorem generalnym Juve, Luciano Modgim legendarny już bramkarz wybrał ofertę starej damy, której zawodnikiem pozostaje do dziś. Mimo iż jednak Vitali wygrał ze swoją drużyną wszystko, co tylko mógł, dalej niespełnionym marzeniem Buffona pozostaje triumf w Lidze Mistrzów. 40 Czterdziestolatek trzykrotnie występował z Juventusem w finale tych rozgrywek, ale żaden z nich nie zakończył się pomyśli włoskiego timu, a w 2015 roku musiał on uznać wyższość właśnie Barcelony, która pokonała mistrzów Italii 3 do 1. Alessandro Del Piero Choć nie spędził on całej swojej kariery w trykocie w czarno-białe pasy, kojarzony jest głównie właśnie z Juventusem. Nic zresztą w tym dziwnego, skoro Del Piero żył w Turynie niemal 20 lat, stając się w tym czasie najlepszym strzelcem w historii klubu i piłkarzem z największą liczbą występów w jego barwach. Ikona Starej Damy do dziś cieszy się ogromnym szacunkiem wśród fanów Juve nie tylko ze względu na statystyki, lecz przede wszystkim dzięki lojalności wobec klubu, którą Alessandro wykazał się w sezonie 2006-2007. Perspektywa co najmniej rocznego pobytu Juventusu w Serie B, będącego pokłosiem afery Calciopoli, sprawiła, że przed startem rozgrywek większość gwiazd zespołu opuściła go. Mało kto bowiem chciał grać na zapleczu włoskiej ekstraklasy i być kojarzonym z drużyną, której władze ustawiały mecze. Del Piero jednak, podobnie jak opisywany wcześniej bufon, pozostał w stolicy Piemontu, by pomóc ukochanemu zespołowi w powrocie na szczyt, choć mógł wzorem innych odejść, między innymi do Barcelony, która próbowała ściągnąć go do Katalonii już znacznie wcześniej. Del Piero jednak zawsze podkreślał, że z Juventusu odejdzie tylko wtedy, gdy klub nie zechce przedłużyć z nim umowy, co nastąpiło w 2012 roku. Rio Ferdinand. Znakomite występy angielskiego stopera w Leeds United w latach 2000-2002 musiały przykuć uwagę największych klubów Europy. To w głównej mierze dzięki umiejętności trzymania w ryzach defensywy drużyny Pawi doszła ona w 2001 roku aż do finału Ligi Mistrzów, w którym uległa jednak hiszpańskiej Walencji. Patrząc na grę Ferdinanda, wiadomo było, że prędzej czy później trafi on do któregoś z piłkarskich gigantów, ponieważ tego typu zawodnicy rodzą się bardzo rzadko. Mając zaledwie 19 lat, Rio zadebiutował w reprezentacji Anglii i szybko stał się jej podstawowym graczem, co jeszcze bardziej zwiększyło jego marketingową wartość. Kolejne dobre występy w Lidz również, dlatego ewentualny chętny na pozyskanie rosłego obrońcy musiał liczyć się z niebagatelnym wydatkiem. Barcelona nigdy raczej nie narzekała na brak funduszy, ale jej właściciele nie przypuszczali zapewne, że za Ferdinanda będą musieli zapłacić rekordową kwotę, jeśli chodzi o transfer obrońcy. To sprawiło, że Katalończycy ostatecznie zrezygnowali z walki o Anglika, który przeniósł się do Manchesteru United za ponad 30 milionów funtów, a więc za sumę, której nikt wcześniej nie wyłożył na stół, kupując zawodnika grającego w defensywie, Cristiano Ronaldo. Gdyby transfer Portugalczyka do Barcelony doszedł do skutku, duma Katalonii prawdopodobnie całkowicie dominowałaby w dzisiejszym futbolu. Czy ktoś mógłby bowiem sprzeciwić się sile drużyny posiadającej w swoich szeregach dwóch najlepszych piłkarzy globu, Leo Messiego i Cristiano Ronaldo? Wydaje się, że byłoby to niemożliwe. W 2003 roku niewiele brakowało, a CR7 trafiłby na Camp Nou zamiast do Manchester United. W tamtym okresie Barcelona postanowiła w znacznym stopniu zmodyfikować skład zespołu i usilnie poszukiwała wzmocnień. Jednym z nich miał być Rodak Cristiano Deco ale ostatecznie trafił on do Bersy rok później. Agent piłkarza zaproponował przedstawicielom Blaugrany jednak Ronaldo, lecz cena za niego, 19 milionów euro, okazała się zbyt wygórowana. Katalończycy proponowali 17 milionów, co było z kolei kwotą poniżej oczekiwań Lwów. Tym samym, jak w przypadku Ferdinanda, piłkarza z przednosa Joana Laporty, byłego prezydenta Barcelony, sprzątnął mu Sir Alex Ferguson. A sam Ronaldo w United z biegiem czasu stał się jednym z dwóch najlepszych piłkarzy świata. Czas trwania naszego filmu dobiega końca, dlatego to najlepszy moment na zostawienie pod nim łapki w górę i zasubskrybowanie kanału Fangola, na którym już niedługo pojawią się kolejne filmy. Jeśli macie pomysły na nowe materiały, wspomnijcie o nich w komentarzu, a my na pewno weźmiemy je pod uwagę. Do usłyszenia. Tekst opracował Adrian Kowalczyk z fangol.pl. Czytał Jakub Rudka.